Witam serdecznie. Chciałabym powiedzieć kilka słów o chmielu. Chmiel zawiera flawonoidy, fitohormony wywierające korzystny wpływ na metabolizm skóry. Dlatego wykorzystywany jest w kosmetyce. Chmiel korzystnie wpływa na odnowę naskórka, ale dociera do głębszych Warstw skóry. Chmiel aktywuje produkcję kolagenu i elastyny, czyli spowalnia starzenie się skóry, odmładza skórę. Chmiel hamuje wypadanie włosów, ponieważ zawiera w sobie witaminy z grupy D. Chmiel możecie zastosować do zrobienia sobie szamponu, kremu do ciała, do twarzy, serum, mydła, pukanki do włosów. Naparem z chmielu można przyciemnić sobie włosy, jeżeli komuś by zależało. Takim naparem z chmielu naturalnie możecie przyciemnić sobie włosy. Ja chciałabym, ponieważ ja zrobiłam sobie szampon do włosów, i podać wam przepis, jak ja go sobie zrobiłam. Do takiego szamponu potrzebujecie mieszanki ziół. Wspomaga to yy, i skutecznie usuwa. Jeżeli ktoś ma problem y, z wypadaniem włosów, albo ma cienkie, słabe, przesuszone włosy, odżywia skórę y, oraz y, przyspiesza porost włosów, także hamuje wypadanie włosów. Mieszankę z takich ziół przygotowujecie w następny sposób. Następujący sposób potrzebujecie trzy łyżki. Szyszek chmielu. Do tego musicie dodać trzy łyżki kwiatu z rumianku, trzy łyżki korzenia mydlnicy lekarskiej, następnie zalewacie trzema szklankami wody i jeżeli ktoś nie ma takiego garka jak parownik, to wystarczy sobie te zioła zalać przygotowaną zimną wodą w jakiś jeden gar, mniejszy, do następnego dużego gara zalać wodą i wstawić ten garnek z ziołami na wolnym ogniu, żeby tylko tak parować, zaparzać te zioła, nie gotować. Przynajmniej 10 minut. Następnie ja zostawiam ten odwar na całą noc w tym garku. Ja mam takie parowe specjalne, to nie muszę robić sobie tyle zachodu, ale jeżeli ktoś nie ma, to jest bardzo łatwy, prosty sposób przygotowania. Następnego dnia odcedzam ten odwar przez sitko, czasami także używam gazy. I jeżeli chcecie używać jako wcierkę do włosów albo pukankę do włosów, to wystarczy tak zostawić. Jeżeli chcecie przygotować sobie w formie szamponu, tak jak ja przygotowałam, przed użyciem szampon za każdym razem trzeba wstrząsnąć ja dodałam wpłynie szare mydło. Do tego szarego mydła, tak jak widzicie, na 2 trzecie takiej małej buteleczki. Dodałam jedną trzecią tego odwaru, wywaru z ziół, z mieszanki ziół. Ja podam w opisie tą mieszankę, dokładnie jak ja zrobiłam. I nawet można używać e, codziennie do mycia włosów. Chmiel ma szersze zastosowanie, ale ja przygotowałam sobie Szampon, i chciałam Wam pokazać, ponieważ szampon, i jako odżywka do włosów, wcierka do włosów, naprawdę z chmielu, szczególnie polecane dla Panów, jest zalecana. Zachęcam serdecznie, przygotowanie jest bardzo proste. Chmiel rośnie praktycznie wszędzie, przy każdych bagnach, rowach, zaroślach. Jest wszędzie. Ja sobie nazbierałam także sporą ilość. Będę także suszyła sobie chmiel, ale tylko same szyszki chmielu. I żeby przyspieszyć, bo jest teraz brzydka pogoda, i na strychu mi będzie słabo schło, na pewno wsadzę do suszarki. Taką co mam suszarkę do suszenia grzybów, owoców i tam ususzę szyszki chmielu, ponieważ z chmielu będę robiła jeszcze masę kosmetyków. Zachęcam serdecznie do przygotowania szamponu. Pięknie pachnie. <laughs> Jeżeli ktoś lubi piwo, to pięknie pachnie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Pa!